Dostałem nową baterię, nowiutki dronik. Taczkę masz? Tyle ty tych dyń chcesz wziąć? Ketchup truflowy. Dynia się już piecze, coś tu strzela. Cześć, witamy was na kanale Teraz Sfera, ja jestem Paweł. A ja jestem Monika. Jak widzicie, odzyskaliśmy już ciapka, więc zabieramy was dzisiaj na jesienny van life, bo u nas już jesień pełną parą. Tak. Pogoda jeszcze piękna, no ale już chcieliśmy wam pokazać takie van life'owe jesienne klimaty. Dokładnie, bo nie wiem jak wy, ale my podczas właśnie wrześniowych i już październikowych dni popadamy w taką jesienną nostalgię. No i jak to u nas wygląda, to wam dzisiaj pokażemy. No, także do Lecimy. Zobaczenia za chwilę. No, my już dojechaliśmy, jesteśmy w okolicy Hungerford, jesteśmy na farmie i przyjechaliśmy tutaj po jesienne zbiory. Ale zanim pójdziemy, to musimy jeszcze zabrać sprzęt, ale o tym już Paweł wam powie więcej. No, a co to za sprzęt, o którym Monika wspominała? Otóż wyobraźcie sobie, że w końcu skorzystałem z mojego ubezpieczenia na drona. Jak już wiecie, no, nasz dron przeżył sporo przygód, sporo upadków, sporo drzew zaliczył i takich innych spraw, że w końcu zdecydowałem się, że czas na wymianę na nowy. I bardzo wszystkim będę polecał ubezpieczenie właśnie w firmie DJI. Nie jest to reklama, tylko wam mówię teraz z własnego doświadczenia. Wyobraźcie sobie, że zajęło 4 dni firmie odesłanie mi drona nowego. Czyli wysłałem go w poniedziałek, a przyszedł w czwartek. A wysyłałem go do Niemiec. Dostałem nową baterię, wszystko było elegancko zapakowane. Nowiutki dronik i jeszcze wysłałem im moją kartę SD w środku, w starym dronie, bo zapomniałem wyjąć i wyobraźcie sobie, że odesłali mi ją z powrotem. Ciekawe, czy filmy oglądali, bo też może je oglądali. Oprócz tego jeszcze dostałem komplet nowych śmigieł, no i będziemy dzisiaj testować. Zobaczymy, jak się sprawuje nasze nowe cacko. Mam nadzieję, że będzie już w końcu stabilne, ładne ujęcia nagrywał nasz dronek Bronek. Tak, bo się ostatnio trochę już trząsł. Tak. Już był taki lekko sfatygowany, także dzisiaj zobaczymy tutaj okolice z lotu ptaka. No, a jeszcze tak a propos właśnie całego tego serwisu. Musiałem zapłacić 56 funtów. Taki akces, można powiedzieć. No, ale i tak wydaje mi się, że no, dostać nowego drona za 56 funtów, to nie jest to jakaś tragedia. Ta-da! Wow! Nowiutki. Zobacz, jaki ładny gimbalek, niepołamany. Ciekawe, jak długo. Gotowe. Idziemy testować. It knocked me off my feet. I thought I saw a spark in your eyes. No, taczkę masz? Tyle ty tych dyń chcesz wziąć? Całą taczkę. Matko. Zrobimy zupę dyniową. Chyba dla wojska. Jak widzicie, jest to takie sztuczne pole. Myśleliśmy, że pochodzimy sobie po takim prawdziwym, ale w sumie jest takie ułatwienie. Traktor dowozi dynie. Są tutaj porozkładane i można sobie wybierać. Na pewno jest plus taki, że nie ma błota, bo na normalnym polu dyniowym zazwyczaj jest normalne błoto. A tutaj jest trawka na słońce, te dynie sobie ładnie leżą. W sumie jest fajnie, no. Dobra, zabieramy coś na naszą zupę.
dynie już mamy wybrane. Idziemy, zobaczymy, co teraz mają w sklepie farmiarskim, czy farmie, w sklepie farmerskim. Farmerskim. Tak, idziemy kupić jeszcze jakieś warzywa i będziemy robić zupę dyniową. Tak. Naszą słynną, przepyszną. Którą kiedyś zrobiliśmy i sporo ludzi się pytało, jaki jest przepis, także no, dzisiaj Wam pokażemy, jak to właśnie wygląda. No i co my tutaj mamy? Marcheweczkę. Okej. Okay. A nam na zupę potrzebna marchewka? Tak. Byłabym sobą, jakbym nie znalazła czegoś słodkiego. Almondowe? Tak, migdałowe ciasto z wiśniami. Ale duży ten sklep, nie? Bardzo duży. Wow, ile to przysmaku. Co tam znalazłaś? Trufle. Trufle. Pokrojone, w plasterkach, oliwy truflowe. No to bierz coś. Tu jakiś ketchup truflowy. Oh my god. To musi być niezłe. Musztardy truflowe. Wszystko truflowe. No powiem Wam szczerze, że ten sklep z zewnątrz wygląda jak jakaś stodoła, a w środku jest tak. Taki szeroki wybór asortymentu, że jesteśmy w szoku. Tak, mnóstwo takich właśnie świeżutkich produktów. No i tak wybieramy. Wybieramy i bierzemy, bo już zgłodniałam. Jesteśmy głodni, bierzemy tak. Bierzemy tą naszą zupę, zaraz się za nią i się zmywamy stąd, tak? A to nasze dynie tam na tym traktorze? Tak, na zupę. Okej, czyli zapraszamy Was wszystkich na zupę dyniową. Mamy sporo dyni, także powinno starczyć tak, dla cały traktor paru tysięcy widzów. No i udało nam się znaleźć miejscówkę niedaleko Hungerford. Dosłownie jechaliśmy tutaj 10 minut. Jesteśmy w lesie Severnake Forest, niedaleko miejscowości Marlborough. No i właśnie w tej pięknej scenerii zaraz zabieramy się za gotowanie. Zobaczymy, co tam Monika coś robi, czy nie robi. Halo, cześć! Cześć! Zabieramy się za gotowanie. Rozpakowuję zakupy z farmy i będziemy gotować jutro. No, więc do zupy potrzebujemy dynię. Oczywiście mamy taką trochę inną, tamte są takie bardziej ozdobne, a to jest taka dynia jadalna. Butternut squash, czyli dynia piżmowa bodajże. Imbir, cebulki, szalotki, ziemniaki, trzy ząbki czosnku, trawa cytrynowa, marchewka, no jakieś przyprawy, oliwa, śmietanka i masło. I teraz Paweł musi pokroić dynię. Dynię się kroi bardzo ciężko, jest twarda, będziemy ją kroić tylko tak na cztery części i do piekarnika. Wykrajamy teraz te nasionka.
tej dyni małej to nie masz tak tego dużo. Co tam się Moni stało? Nie mam papieru do pieczenia. Zrobimy to na samej desce. No, tak przygotowaną dynię wrzucamy do piekarnika, poleję, pokropię ją tylko troszeczkę oliwą i posypię przyprawami. To ile ma się to robić teraz w piekarniku? No, 40 minut, z pół godziny, ale ja w tym czasie sobie naszykuję resztę rzeczy, obiorę ziemniaki, marchewkę, pokroję i nastawię już tutaj bulion i zupę będzie się już gotowała. Tak zaplanowaliśmy sobie właśnie tą zupę dyniową, bo myśleliśmy, że będzie już tak dosyć zimno, a ona jest właśnie taka dobra, rozgrzewająca. Tak, bo z czosnkiem, tam ginger jest. Imbir. Imbir, tak. Papryka chili. Także no jest dobra właśnie na takie jesienne popołudnie, wieczory. Tak, a tutaj, że tak powiem, pogoda nam zmajstrowała niezłego psikusa, bo jest na słońcu to jest tak gorąco jak w lato. No i teraz jesteśmy w lesie, to też nic na nie wieje i też jest ciepło. Tak, ale nie narzekamy na to akurat. Nie, fajnie. Czekamy już do naszego wyjazdu. No sporo rzeczy się z tym wyjazdem wiąże, życiowe decyzje. No i jest trochę ogarniania i z ubezpieczeniami i z tym wszystkim, ale to już wam mówiliśmy na live'ie. Drona nie będę mógł zabrać niestety do Maroka, bo jest zakaz dla latania dronem w Maroku. I prawdopodobnie będziemy musieli go gdzieś zostawić u znajomych w Hiszpanii prawdopodobnie. Już wiemy, u których nawet. Dobra, ty tu gadłam, żebyś mi tak coś pomógł. A co mam robić? Marchewkę możesz obrać na przykład. Okej. Paweł zawsze się wymiguje. No ale to musisz mi dać nóż. No dałam ci. No, ale muszę uciąć tutaj, nie? A. Dobra, nie muszę. Bardzo fajnie na tej farmie było. Relaksujący taki wypadzik. Możecie nam napisać w komentarzach, jak wy spędzacie takie wieczory już jesienne. Też popadacie w taką nostalgię, nic wam się nie chce. Najlepiej to by było kocyk, książeczka. Herbatka. No, herbatka, bo my tak mamy. Dlatego musimy jak najszybciej uciec w ciepłe miejsce. Nie wiem, czy to po prostu moja podświadomość tak działa, czy po prostu naprawdę ta marchewka tak ładnie pachnie. Bo była tak wyeksponowana, wiecie, jak coś jest tak wyeksponowane. No wśród innych warzyw, na farmie i w ogóle widzisz te pola, to ci się wydaje, że to jest wszystko takie organiczne, zdrowe. No ciekawe, czy ona taka będzie dobra. Rewelacja. Już mam pokrojone, przygotowane, nie trzeba tego tak drobno kroić, bo i tak to wszystko się później zmiksuje, będzie to taka zupa krem, więc mogą być takie grubsze kawałki cebuli, czosnku, imbiru. Nie wiem, czy zauważyłaś, że jest cicho w lesie. Nie ma ptaków. Tak czuć taką jesień, tak wszystko usypia. Tak, taki spokój. Byliśmy tu na wiosnę, to przecież gwar taki, tych ptaków, dźwięków. A teraz tylko delikatnie wiaterek powiewa. Jak tam Monia ci idzie? Co teraz musisz tam robić? No i zrzuciłam już tu wszystko, teraz musisz się poddusić. Udusić. Udusić. O, dynia się już piecze, coś tu strzela. No, żeby tam zaraz, wiesz... Nie wybuchło. Dobra, trochę przykręcę. Ja to potrafi czasami w piekarniku różne zrobić substancje wybuchowe. Będzie dobrze. No raczej, ale tu jest fajnie. Ale pachnie. Imbirem, cebulką. Tak, mam trochę papryki. I co jeszcze? No, może trochę pieprzu. Nie leci? Pusto? No
się skończył. Dobra. Pieprz kajen. No, jak już się to wszystko poddusi, no to dolewam do tego wodę i zostawiam, żeby się pogotowało. A kostki rosołowe? A, jeszcze kostkę, tak. A, widzisz. No, by było bez. Dodajemy taki bulion w kostce, bo nie mamy niestety takiego nagotowanego. A to można to gotować na rosołku? Tak, można sobie gotować jakiś bulion warzywny na przykład, albo nie wiem, z mięsem. Ja nie robię tej zupy z mięsem, także robię po prostu na takiej kostce. Zobaczymy, czy miękka. No, spoko. Teraz ją trochę trzeba przestudzić. Studzimy dynię. Trzeba ją obrać ze skóry, więc takiej gorącej raczej nie obiorę, więc muszę trochę przestudzić. Uważa, żeby mrówki jej nie obsiadły. No, właśnie pilnuję. O, widzę, że już dynia pokrojona, obrana, paruje. Nie poparzyłaś się? Nie, wystarczy ją trochę wystudzić. Nie musi być całkowicie zimna, ale właśnie do tego stopnia, żeby można było ją sobie wziąć w ręce i obrać. Pokroiłam ją w trochę mniejsze kawałki. No i wrzucam teraz do zupy. Ile teraz trzeba czekać? Jeszcze z 5 minut pogotuję i później zmiksujemy. Teraz. Ale to co, po to ma się gotować, żeby jeszcze nabrała smaku z tych wszystkich przetarg? No, żeby jeszcze się troszeczkę... Aha, okej. Pogotowało. No i jak to wanie, szybko gotujemy i jeszcze szybciej sprzątamy. Jest to ważne, żeby sprzątnąć od razu, bo na tej małej powierzchni szybko robi się bałagan. No już się ugotowała, teraz będziemy miksować, ale najbardziej się boję, żeby się nie pochłapała. A fartuszek gdzie masz? Nie mam chyba sobie po prostu. Zrobię tak. Weź mi to potrzymaj. O, takie sztuczki robimy tutaj. O. Nie, on tak nie chlapie, bo... Trzeba to bardzo zmiksować? Normalnie. Ja zostawiam zawsze jeszcze takie maleńkie grudeczki, bo nie lubię takiej papki. Całkowicie z niej. Nie szalej, bo nam się cały ciapek trzęsie. Nie jest źle. Zupka się robi już taka żółciutka, ładna. A już się nie mogę doczekać. Już jestem taki głodny, że normalnie masakra. Nic nie chlapie. Ale już wiem chyba, co Monice Mikołaj przyniesie na gwiazdkę. No. Co? Fartuszek. No, to miała być niespodzianka. Jeszcze śmietana. Ile procent? 18. Tak odrobinę. Można dodać też mleko kokosowe, ale ogólnie wtedy tak za bardzo przypomina curry, więc takie tajskie, więc ja wolę po prostu ze śmietanką. Wtedy fajnie czuć imbir, papryczkę chili i jakoś tak bardziej mi smakuje. No i dobra, zupka zrobiona, podajemy do stołu. W piekarniku jeszcze się piecze bułeczka, żeby była taka chrupiąca i ja już się nie mogę doczekać po prostu. Rewelacja po prostu. Naprawdę, polecamy. Pierwszy łyk trafia do żołądka i od razu się ciało rozgrzewa, nie? Mm-hmm. Taka jest cieplutka. Przepyszna. A jak ktoś chce przepis, to zapraszamy na naszego bloga. No i zapraszamy oczywiście też do zapisania się na newsletter. Mhm. Oczywiście od razu sprzątanie. Tu mamy na deserek, Monia. Powiedz. Ciasto. Ciasto migdałowe z wiśniami, które kupiliśmy tam na farmie. Zaraz spróbujemy. Wow. Jak smakuje. Wygląda wręcz fenomenalnie.
Mogę się wykopać. Jezu, jaka ty jesteś łasa na słodkości. No cóż, nie powiem, że nie. Ale wygląda fajnie. Wygląda jak babka mojej babci kiedyś, jak piekło takie proste ciasto. Czekamy na werdykt. Ja dałam lepsze. To moje. To twoje. Trochę za suche. Ciasto migdałowe mogłoby być takie bardziej wilgotne. No, dobrze. No, ale jest niezłe. Wiedziałem, że cię tu znajdę. Tak, ja już odpoczywam. Zupa była przepyszna, w ogóle polecam strasznie dania z dyni, bo można też zrobić tartę na słodko albo tartę z serem feta. Wszystkie te przepisy macie na naszym blogu w ostatnim artykule, także serdecznie zapraszam, zajrzyjcie. No i oczywiście jak ktoś wcześniej nie zapisał na newsletter, no to też zapraszamy do zapisu. A my odpoczywamy, poczytamy sobie teraz trochę. No właśnie, poczytamy. I właśnie słuchajcie, wam teraz powiemy, co czytamy. Bo może was zainteresuje taka lektura. Ja czytam książkę Pedal by Pedal. Gerf Lezard. To jest, pamiętacie, ten człowiek, którego spotkałem w Hiszpanii na plaży, z którym zacząłem rozmawiać i okazało się, że przemierzył na rowerze 24 kraje, 6 kontynentów i odwiedził już, nie pamiętam, masę drużyn rugbystów, że tak powiem. Także no zacząłem czytać tą książkę, fajne są przygody, fajnie autor opisuje, jak zdobywał fundusze na tą całą podróż. Bardzo zachęcająco wygląda ta książka. Nie jest jakoś ładnie wydana, bo widać, że jest po prostu skromnie. Można ją kupić na Amazonie właśnie pod tym tytułem. Tylko po angielsku, nie? Jest po angielsku, przetłumaczone na polski. Tak. Ale nie jest to trudne angielskie, jakieś tam nie ma takich wyszukanych jakichś słówek. No jakby ktoś chciał poczytać po polsku, to ja czytam Tony Halik, Tu byłem. Jest to po prostu najwspanialszy podróżnik według mnie, no i książka po prostu opisuje wszystkie jego przygody, jest no niesamowita taka biografia, ale bardzo fajnie napisana, także też to bardzo, bardzo polecam. I się zabieramy do czytania i do odpoczywania. Do odpoczywania, dokładnie. Relaksik. Dzięki, że byliście z nami. Nowych widzów zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Zapraszamy was również za tydzień na film. Do zobaczenia. Hej. Hej.